Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. I cóż, dzisiaj jesteśmy na dnie Ancient Basin. Gdyż... jeśli się nie mylę... tak, właśnie w tym momencie... jest właśnie taki znak, który jest podobny do tego, który ostatnio zdobyliśmy. Dobrze kojarzyłem. Więc... dzisiaj wchodzimy w to miejsce, zobaczyć co tam się kryje. Po moich ostatnich porażkach w nie wiem jak to nazwać, w broju, w ulu. I cóż, widzę, że jest tutaj jakiś spadek. Powiedziałbym, że może nawet bardzo niebezpieczny, nie podoba mi się to miejsce. Ale tak, no, mówiłem, że coś ogarniemy, więc idziemy tutaj. Po czym jak już tutaj załatwimy to wszystko, to szczerze powiedziawszy powracamy do tego, co obiecałem w poprzednim odcinku, czyli... pójdziemy zbierać te całe płomyki, czy to co tam było. Zobaczymy jak to wyjdzie. I przy okazji jeszcze jedna rzecz, którą sobie przypomniałem teraz. To jest moim przed rozpoczęciem odcinka. Posiadamy jeden simple key. Prosty kluczyk, tak. A w Dirtmouth jest takie pewno jedno miejsce, które wymaga simple key. A przynajmniej tak to sugeruje wszystko, bo to, że jest tam simple lock. Jak pisze simple lock, to oznacza, że tam simple key można użyć, więc tak. Jej. Będziemy mogli może otworzyć coś i zobaczyć, jak tam będzie to wszystko wyglądać. A póki co, no... spadamy. Chociaż, nie ukrywam, trochę obawiam się tego spadku. Tam pewnie jest jakaś otchłań na dole, która mnie od razu zabije, jeśli do niej wpadnie. Muszę pilnować się tych cegiełków. Więc... ja... Nie. Wracaj. Okej, dobra. Ej, a... nie podoba mi się, co? Coraz bardziej. Nie ma żadnej otchłani, ale... nazywa się diabez, czyli otchłań. Nie, ja nie chcę. Ale w ogóle patrzcie, co są wszędzie maski takich... takich jak my. Opękane, poniszczone. Wszędzie to takie... nie wiem jak to określić, ale nie podoba mi się to miejsce. Ale cóż, obiecałem, że trochę pozwiedzam, to pozwiedzam. Czemu w sumie tego nie obiecywałem od razu, no ale to jest oczywiste, że jeśli zdobyłem wejście tutaj, to musi być ku temu jakiś powód, więc powinienem. Ha. Okej. Okej, dobra, nie wiem, co to ma sobie prezentować, więc cek. Po prostu idziemy w drugą stronę. Miejmy nadzieję, że spotkam tutaj kolejnego bossa, bo jednak... dla tych, którzy nie pamiętają, przegraliśmy z ulem. I no, dlatego też mam pęknięty ten pojemniczek. Leży tam nasza pozostałość. To też główną część naszych zarobków i tak straciłem, ale... no, nie chciałem stracić jeszcze tamtych kilkuset, które tam leżą, więc... cek. Ocie! Czyli jednak jest jakaś otchłań maści, czy coś, co chce nas pochłonąć. Nie, ja nie chcę. Wiem, że muszę, ale ja nie chcę. Oj, miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Póki co idziemy dalej. I no naprawdę, to miejsce wydaje się być... co? Co? To coś, co... chwila, ale... przecież podobna rzecz zawsze z nas wypadała, a tutaj jest tylko więcej. To wszystko po prostu skoro, że... cokolwiek to jest, tego jest więcej na świecie. Wow. Oj. I co chwilę jakieś nowe chyba się powstają. Tak co, nie wiem, czy powinniśmy tutaj łazić. Tak beztrosko, wiecie, bo jeszcze niedługo zaatakuje nas cała masa takich i co wtedy? Jak po prostu nie będzie ich za dużo, żebym był w stanie się w ogóle wybronić i... bum, na sam dół oczywiście. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Może damy radę. Co ciekawe, za walkę z tym czymś w ogóle nie dostajemy duszy. Ani geo, przy czym geo jeszcze zrozumiałe. Po części... ale że nie ma duszy, to jest takie...
zastanawiające. Nieważne co, tylko byliśmy zawsze, chociaż ta odrobina dłuższy wylatywała tutaj. Kompletnie nic. No, i widzicie, ciągle to powstaje, ciągle tego więcej jest. Nie, to jest trudne. I... Aha. I co teraz, bo... Co to jest? Nie rozumiem, do czego to służy. No dobra. Chyba się nie dowiemy. Ale tak, powiedzmy, że zapaliłem jakieś światełko. I co to ma zmienić? Jeśli można wiedzieć. Poza tym, że... To tutaj... Nie było niczego więcej, tylko te... Taka woda. Zgaduję się, gdybym nie zapalił światełka, to tutaj by mnie coś chciało bić, zabić. Więc jej, światełko mnie uratowało, ale... No okej. Okay. No, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, muszę przyznać. Myślałem, że to światełko to będzie jakiś easter egg albo coś. Czy czym bardziej easter egg, jakiś sekrecik, żeby mógł coś z tym zrobić, a tutaj się okazuje, że to było wymagane. Dobra. Cokolwiek tam jest, nie jestem w stanie przejść. Smutne. Cóż, może za wcześnie tu przylazłem i tak naprawdę powinienem jeszcze się trzymać z daleka od tej lokacji. Że powiedziawszy, ja uważam, że tak jest, ale jaka jest prawda, to nie wiem. I co? Aha, nie mogę się ruszać. Ciekawe dlaczego, nie wiem i... To nie wyglądało dobrze. Zaabsorbowano płaszcz cieni. Naciśnij RT, by daszować przed siebie ukryty cieniem. Użyj płaszcza, by daszować przez wrogów i ich ataki bez otrzymywania obrażeń. Okej. Aha! Dasz nam się ulepszył. Czyżby? Tak, to jest odpowiedź. Arcane Egg. O proszę. Mam jakiegoś nowego dasza. Fajnie. Okej. I wiecie co? Szczerze powiedziawszy, nawet mam teorię, gdzie to może się nam przydać. Chociaż to jest oczywiście moja teoria. I pewnie jest błędna. I w ogóle tak, ale pamiętacie takie jakby bramy, które składały się z jakiejś ciemnej energii? Może teraz, kiedy możemy daszować jako cień i jesteśmy w stanie unikać wrogów, po prostu ich ataków, to tamte bramy też jesteśmy w stanie otworzyć. Jestem w stanie nawet to spróbować, bo pamiętam, gdzie była jedna z nich. Prawda, jest to daleka trasa, więc raczej tego nie zrobię teraz, ale może kiedyś. I cóż... Aha, czyli tutaj też nagle się zaczną pojawiać, super! Nie wiem co więcej powiedzieć, ta lokacja wydaje się taka trochę mała. Owszem, jest tutaj duży spadek, ale... Dobra, nie mam tego zapisanego na mapie, więc albo mapy trzeba... Nie, dobra, to jest zliczone do Ancient Basin. Więc albo tutaj potrzeba czegoś jeszcze, nie wiem, żeby... innego skoku, żeby znaleźć jakieś tam super sekrety. Albo nie wiem co. Ale wydaje się, że to naprawdę tyle, już nic więcej nie ma. Wiecie co, w sumie z takim daszem? Z takim daszem to zdecydowanie łatwiej będzie mi walczyć z pszczołą, jak będę jakiś czas przedaszować przez nią. Wiecie, i tak zawsze to robiłem, więc... Teraz będzie po prostu... zdecydowanie łatwiej, bo będę mógł naprawdę przedaszować przez i atak, a nie tylko wpadać w ten atak, bo ciągle chcę daszować, zapominam, że nie mogę. I w sumie na ten moment chyba powinienem zrobić cięcie, a nie tak powracać razem tutaj z wami. Pieniążki, fajnie. Szkoda tylko, że tak mało. Ale dobrze. I okej, fajna technika. Pewnie już ją powinienem dawno znać, czy tam nawet znałem, a zapomniałem, ale teraz pomyślałem i tak udało się, więc brawo ja. Ok.
Okej. Nie, nie spadaj, nie spadaj. Bohaterze. Ostatnie, czego potrzebuję, to twojego upadku. I tak. Pewnie powinienem wziąć ze sobą tutaj ten. Ktoś, co pozwala zbierać pieniądze, bo tam dużo ich zostawiam, ale. Jakoś nie czuję tego. Takiego musu, żeby to zbierać, chociaż. To 9000 samo się nie uzyska. Ale dobra, mniejsza z tym. Okej, okay, znowu ona? Duchu, widzę, że spotkałeś się z miejscem swoich narodzin. I teraz pokryłeś się substancją cienia. Okej. Okay. Czyli co ona? Ona mówi, że my tutaj powstaliśmy? Okej. Okej. Nie, okej, dobra, to jest... Serio? To miał w sumie sens, ale... A, okej. Okay. Mimo, że nasza siła jest do nas podobnego źródła, ta część ciebie... Tam... kluczową pustkę... Ja jej nie podzielam. A, nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Aha. Zabawne więc, że... taka... ciemność, taki mrok daje mi nadzieję. W niej widzę szansę ze zmiany. Ciężką drogę, czy tam podróż będziesz musiał, z ciężką drogą będziesz musiał się zmierzyć. Ale wybór, który może ona stworzyć, przedłużyć stan naszego świata lub zmierzyć się z sercem jego infekcji. Okay. Chciałbym, byś podjął cięższą ścieżkę. Aha. Ale jaki koniec będzie, ta decyzja pozostaje tylko z tobą. Okej. Okay. To, co ona tutaj powiedziała, wow, takie po prostu tak, wow, i dodatek takie, aha. I cóż, no nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. No dobra. W sumie miałem zrobić cięcie, a wyleźliśmy zewsząd wspólnymi siłami. Więc tak, teraz, skoro to już mamy załatwione, pora usiąść na ławeczce i chyba pojechać do Dirtmouth. W sumie, czy jest coś innego takiego istotnego? No oczywiście, chciałem sprawdzić te maski, płomyki, ale... W pierwszej kolejności szczerze... O! On już tu czekał. Tak, w pierwszej kolejności jednak wolę Dirtmouth, bo chcę zobaczyć, co się kryje za tym prostym kluczem. Wiecie, no... Po prostu... Ciekawskość, że raczej ciekawość. Bardziej niż ciekawskość, ale no wiadomo, o co chodzi, więc mniejsza. I... Najpierw lecimy tam. Potem ławeczka. Chociaż nie. Ławeczkę to w City Store Rooms. Bo i tak tam będziemy iść. A póki co zobaczymy, czy użyć klucza. Tak, oczywiście używamy. Jej, mamy przejść jakieś dalej i zobaczymy, co tam jest. I jest tutaj... Białe oczy... Na czarnym tle. Nie wiem, czy chcę podchodzić, ale... Ale dobra, i... Co tu jest? Witaj, mały intruzie. A, spałam tutaj przez jakiś czas, trochę czasu, jakiś czas, nieważne, mniejsza to. A, tak, tak, teraz kiedy już przybyłeś i mnie zbudziłeś, to nie ma znaczenia, tak mi się wydaje. Mogę nawet być w stanie ci pomóc. Jestem Gigi. Aha. Jeśli znalazłeś swoją drogę do mojego pokoju, do mojej komnaty, musisz potrzebować mojej pomocy. Wiesz, czasami zostawiamy nasze żale za sobą w świecie, jak czarne plamy. Jeśli nie poradzimy sobie z tymi żalami, nadzieja zaczyna z nas, no, zanikać. Czy masz własne żale, mały? Pozwól, że wejrzę z ciebie na moment.
Tak, jestem w stanie zauważyć żale, które zostawili ze sobą. Czarna plama otoczona złotym światłem. W roju daleko stąd. Co? Okej. Okay. Jako usługę mogę przywrócić twoje żale do ciebie. Tak byś mógł się z nimi uporać. Chcesz tego? Tak? Ale jestem bardzo głodny. Głodna? Nie wiem. Może będziesz w stanie... Znaczy, może będziesz skłonny... podzielić się małą porcją twojego jedzenia. Skupiąc przez tak długo jak ja, naprawdę budujesz sobie sporo apetyt. Dać Gigi rancid egg? Chwila, rancid egg? Serio? Rancid egg? Oczywiście, że to dam. Przecież to jest useless. Będę się delektować tym kąskiem. A teraz jak obiecałam, nadal nie wiem. Zaczynamy rytuał. I... czyli w ten sposób mogę przywoływać sobie tutaj te moje pozostałości. Fajne. Okej, to jest chyba nawiązanie do tego, co tam wezwałem niby. Do tego cyrku całego, ale mniejsza. Nie, chcę mi się tego tłumaczyć, trochę ciężko. Poza tym, no, chcę się skupić na innych rzeczach. Dobra. Dobra. Mniejsza z tym. Ale tak, zdecydowanie to było nawiązanie do tamtego wszystkiego, więc tak. Udało się, jej. Nie spodziewałem się, że nawet uda mi je się odzyskać wszystko. Wiecie, już się liczyłem z tym, że to utracę. Ale dobra, skoro się udało, to super. I w tym momencie możemy pójść spokojnie do City Store Roomsów, by wreszcie dopełnić tego, co obiecałem w poprzednim odcinku, czyli idziemy poszukiwać tych całych płomyczków na mapie. Jak widzicie, pierwszy jest dosyć blisko stąd. Więc nawet nie ma co się przejmować, po prostu się tam udamy. A! Co? Co? Aha! Czyli te płomyczki to są wrogowie! Tylko... jak ja mam z nim walczyć, jak on ucieka ode mnie? Jest zawsze na jakiś dystans i nie jestem w stanie się zbliżyć, no. Co ja mam zrobić? O, chwila, trafiłem, dobra, raz trafiłem. Dobra, trafiłem znowu tym czymś. Ale powiem szczerze, to jest naprawdę takie... no, dla mnie trochę nie jest zrozumiałe, co ja mam robić, żeby w ogóle ich trafiać? Okej. Okay. Okej. Okay. Ta muzyka taka na akordeonie. Nie wiem. Chyba coś sugerować, czy tak dalej, ale okej. Okay. Oczywiście, pewnie tu jeszcze zginę. Bo jakby inaczej. Okej. Okay. Co to są takie, jakby mini bossy, czy co? Okej, okay, płomień skonsumowany. Okej. Okay. Powiem szczerze, że nie do końca to rozumiem, ale dobrze. Mamy płomyka. I najprościej w świecie mogę powiedzieć wam teraz całkowicie szczerze, nie wiem, czy mi się to podoba. Okej, okay. Nie mam nic przeciwko i w ogóle, no to będzie trochę ciężkie, żeby z tym walczyć, będąc taką lamą jak ja. Ale tak, obietnica to obietnica. Tak więc... więc się tym zajmiemy. Teraz tak, gdzie są następne? U, Grimpuff. Oraz... Crystal Peak. Ja wcześniej sobie pomyślałem. Dobra. No to do Dirt Mouth.
Ponownie. Idziemy do Crystal Peaka. I kryształowego wzgórza, szczytu. Jak znów tak zwał? Znaczy, chyba szczyt jest prawidłowym określeniem. Więc tak, Crystal Peak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może nawet zaliczymy dzisiaj to, co sobie wymyśliłem. Może nie. A póki co, sruń jest mocą tego czegoś, co zrobiliśmy właśnie w Crystal Peak. I dobra. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Okej. Dobra, dobra, spokojnie. I to samo. Niestety. Oczywiście pod tekstury se wleci i potem weź i traf. Okej, dobra, raz trafiłem, więc jest już postęp. A tutaj niestety zmarnowałem dużo duszy. Będzie szarża. Ale nie ma co tam wpadać w kolce, tylko przez to, że chcę szarżować w kolce. Dobrze. Na spokojnie. Aha, czyli jak wrzuci ten czar, to potem mogę do niego spokojnie podejść. Dobrze. Czyli już wiem, jak się uporać z tym wszystkim. Dobra. Nie jest to aż takie trudne, jak myślałem. Żeby tylko umieć unikać. I czekać, aż będzie czarował. Chociaż ten jeden czy dwa ataki zrobić. Co mnie zaatakował, to ja nie wiem. A, dobra, to chyba, że tam też to się liczy. Nie, nie liczy się jako kolce. Po co ja to wysłałem w ogóle? Nie wiem. No, fajnie, ale... Ale, no... Moglibyście być naprawdę... milsi... pojawiać się tak, żebym mógł was zaatakować normalnie. I tak, Steady Body zdecydowanie by tu pomogło. Nieźle. Patrząc na to, że tak, że oni po prostu często wchodzą pod tekstury. Co w sumie znaczy nie, nie chodzi teraz, że wchodzą pod tekstury, tylko chodzi o te odbijanie się od nich, kiedy ich atakuje. Dobra. Jeden cios. I znowu mi coś zaatakowało nie wiadomo skąd. No. Bez przesady. O, okej, okay. I tak akwarycydalnie skoczyłem i odbiłem. Płomień zdobyty. Szybko poszło. Ciekawe tylko, co tam będzie w zamian za te płomienie. Bo jednak spodziewałbym się, że jest jakaś nagroda czy coś, bo takie... ładne coś, co z nami lata, ale... jeśli mam, po prostu mi to tylko dla zdoby, bo tak... bo zbierz płomienie dla samego zbierania płomieni, to nie dzięki. Nie skorzystam. Więc dobra. Crystal Peak zalczony, teraz tylko został Grimpaw. A potem, nie wiem, powróci do niego. Chociaż... nie wiem, szczerze. Nie wiem. I jeszcze raz powiem to samo. Nie wiem. Dobrze. Grimpaw. I w sumie, patrząc na to, może udałoby się nawet dzisiaj ogarnąć już maskę. W sumie fajnie by było, gdyby się tą maskę udało ogarnąć, wiecie, tam z mapy. Ale nie wiem, też 23 minuta, nie wiem, co jeszcze mi czeka. Ale tak, przyjemnie jest widzieć jakikolwiek znak sukcesu, a nie tylko same porażki. Jak to było w ostatnich odcinkach. Chociaż, dobra, pokonanie tego dziwnego czegoś, co imitowało jednego z... jak się okazuje, wielu chyba, takich jak mój bohater. Było naprawdę fajnym ciągnięciem Hordę, co też wcale nie była taka easy. No ale... poprzedni odcinek z tą pszczołą to trochę mi tak załamał. Ta pszczoła naprawdę nie jest trudna, tylko tutaj pokazuje to po prostu, jak ja nie ogarniam w życie. To jest naprawdę takie, jak mówię, smutne. Poniekąd. Że po prostu takie proste rzeczy, ja i tak na tym polegam. Porażki robię, dowadniam, że po prostu nie umiem w granie i takie inne. Aby się wydaje, bo przez chwilę straciłem jakby FPS-y. To jest sporo. Możliwe. I... o nie! O nie, nie, nie! Nie ma tak łatwo. Dobra. I mamy ostatnią lampę, czy co to tam jest.
tym płomyczkiem. Okej, będzie szarża. I tym razem mogę spokojnie na nich próbować skakać, jeśli trafię tam. Okej. Nie trafiłem? Serio? To już po prostu powód do wstydu. I to wielki powód do wstydu. Nie trafić w takiej sytuacji. Dobra, tym razem trafiłem na szczęście, przynajmniej tyle. Ale z drugiej strony dają się obić mocno. No! Serio? No, dawaj. Okej, po jednym ataku, niestety. Mam za mały zasięg, żeby dwa zrobić. Jeszcze ten odpych powoduje swoje. I już. Zrobione. Okej, dobra. Może nawet jednak udało się nam jeszcze zobaczyć jakąś tam maskę czy coś. Ja, w sumie fajnie było. Wiecie co, zaraz się widzimy z powrotem tylko. Po prostu wytnę, żeby nie robić kursu z powrotem tak po prostu. Nie wiem, czy mogą tak robić zawsze, ale mniejsza. No dobra. A więc idziemy. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to źle. Bo jeśli się nie mylę... Tak... Ja, dobrze, kojarzyłem sam tu kolce, jakby tu miał się zamknąć i miałby tu być jakaś walka. Nie chcę walki, więc miejmy nadzieję, że się mylę co do tego wszystkiego. A póki co, nie jestem w stanie to wyczuć. O, ciepło płomienia, które zebraliście razem. Perfekcyjne, mistrzowskie rozpoczęcie. Powietrze aż brzęczy z podekscytowania. Drogie dziecko, świetnie się spisałeś. Niech twój płomień upłonie jeszcze jaśniej. O! Większy jest! Piękne, tak. Dziecko urosło. Z bezczynnego młodziaka do zabójczego towarzysza. A, jeśli chodzi o te niebezpieczne lądy, jest to pomoc bez wątpienia bardzo, jakby to określić, przydatne. Tylko nie zapomnij o naszym tańcu, bo on nadal trwa. Polpluj na porzuconą szkarłatną esencję. Dziecko jest wypełnione płomieniem ponownie. Powróć na scenę, a występ się rozpocznie. Okej. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Okej, czyli co, dalej to mam robić? I okej, tym razem jest... O. W nietypowych miejscach. Wiecie co? No mówiłem, że tym się zajmiemy, co się tym możemy zająć. Równie dobrze. Tylko... Jakby to najłatwiej wytłumaczyć, czy określić. Nie wiem, czy to jest na pewno... Ach... Powiedzmy, czy to jest bezpieczne, bo tym razem... Nie wiem, co ostatnio mówił, żeby nie było, ale tym razem powiedział, że... Przedstawienie się może rozpocząć, czy coś, więc obawiam się, że po tym, jak to zbierzemy, może być boss fight. Ja nie chcę boss fighta. Ale cóż... Skoro tak mówi, no to może i tak będzie. Przy okazji tutaj... Byliśmy już tutaj, o. Po co tu? Aha, dobra, nie wiem po co tam... Chwila! Nie wiem po co tam, ale chwila. Ej, to jest coś innego. Tak, to jest inny gościu. Brawo dla twórców, postarali się o różnorodność, a nie tylko... Powtórzmy za każdym razem to samo.
Chociaż dobra, ma te same też ataki, co tamten. Poza paroma dodatkowymi. Aha, serio? Nie zauważyłem czegoś takiego, tak oczywistego? Nie, ja tu padnę. Mówię to wam, ja tu padnę. Oj, nie wierzę. Po prostu w moją lamę. I swoją drogą, chyba ten właśnie tutaj, ten koleżka naprawdę co jakiś czas atakuje. No proszę. Właśnie tylko, że ja tu zaraz padnę. I to nie żartuję z tym. Mhm. Okej. Dobra, wylecz się. Nawet o jeden punkt, ale wylecz. Okej, spokojnie. Walka z nim nie jest trudna, tylko muszę, tylko naprawdę muszę pamiętać o wszelkich metodach bezpieczeństwa, że tak to nazwę. Typu daszowanie. Tak dalej, więc tak. Okej, lecz. I nie pozwól, żeby utracić tego uzdrowienia. Będzie dasz, dobrze. Cień dasz jest naprawdę przydatny w takich sytuacjach. Kiedy wróg na mnie szarżuje. Fajnie można tego unikać, więc tak. O, i pokonany. Płomień zdobyty, jej. Hurra. Okej, w takim wypadku pora iść po następne płomienie. W sumie spotkamy się już. No spotkamy się po prostu w tym miejscu, w którym one są, żeby nie marnować czasu. Wiecie co, powiem wam szczerze. Zbieranie płomieni i tak dalej w ogóle super, ale... Nie jestem w stanie po prostu... wytrzymać pomysłu, że mogę sprawdzić jakieś nowe mechaniki, nowe rzeczy. Coś całkowicie jeszcze przeze mnie niebadanego. Jeśli to jest prawda, to jeszcze takie, wow, super, już wiem co robić. Po prostu to tak olać. Po prostu chcę to sprawdzić, muszę. Więc tak, pomyki pomykami, ale no muszę po prostu sprawdzić, co, po prostu czy naprawdę dobrze mam przeczucie. Patrz, odrzuca nas, jest jakaś cienista materia i... Tak. Okej. To jest taki test po prostu korzystania z tego cienistego dasza. Ale tak też, miałem rację. Więc, okej. Jak tylko sobie przypomnę, gdzie i czy istniały jeszcze dodatkowe takie... Okej, źle wydaszowałem. Ale właśnie takie bramki, bo pamiętam, że gdzieś były, ale nie pamiętam gdzie. Zdecydowanie będę musiał po prostu je pootwierać w ten sposób. I co my tu mamy? Sharp Shadow, wygląda na jakąś przypinkę tylko. Gdzie to, o, jest. Zawiera zakazane zaklęcie, które przemienia cień w zabójczą broń. Kiedy używasz cienistego dasza, kiedy używa cienistego dasza, ciało nosiciela się ostrzy. Zadaje obrażenia! Mówiłem coś o tym, że zdecydowanie ten dasz ułatwi robotę z pszczółką. No. Okej, teraz to już to nawet nie ma wątpliwości. I dobra, nawet sobie to ubiorę. Zaraz, zamiast czegoś, jeszcze nie wiem czego. Ale zanim cokolwiek tak bardziej, to powiem szczerze. Płomień płomieniem. Przynajmniej wiemy, co to powoduje. To zbieranie płomieni ulepszyło nam też tego koleżkę. Ale nie, ja nie chcę. Ja chcę sprawdzić też tą maskę. Wiecie, takie to jest fajne, że no, warto to po prostu sprawdzić. I przy okazji, to jest różnica. Jest bardziej trójkątnie i albo się wydaje, bo też trochę mamy trochę większy zasięg tego dasza. I może trochę inny odgłos, aż sprawdzę. Bo tutaj pewien nie jestem, ale tak. Uwaga i... Nie, odgłos jest taki sam. A może nie, nie wiem, mniejsza o to. Mam nową fajną broń. Będziemy daszować we wrogów, żeby ich pokonywać. Idealny plan po prostu.
Też przeciwnik, pa przeciwnik. Nie, fajne, fajne. No, tylko tak. Chcemy się dostać tam do tej maski, to trzeba iść trochę dalej. No i bądź szczerze, po prostu stwierdziłem, że chcę to sprawdzić, bo tak... Wiecie, zbieranie płomieni jest fajne, ale to można robić jako dodatkową aktywność podczas odcinków, a nie jako główny cel. Dobra, tutaj już byłem, z tego co się sugeruje ta lokacja. I osobiście jestem w stanie też powiedzieć, tak, chyba tu byłem. Tylko to musiało być jakiś czas temu, bo... Aż tak, nie pamiętam tych wszystkich, powiedzmy, przeciwników i miejsc. Trzeba naprawdę być parę odcinków dobrych temu. Okej, okay, jacyś wrogowie, którzy atakują za dwie maski. Już ich nie lubię. Chwila. Czekajcie, co? Ja się dałem temu pokonać? Nie wierzę. Nie wierzę. Pewnie się skupiłem chyba na podniecaniu tym, że mogę dyszować przez wrogów i innych takich głupotach, żeby w ogóle zwrócić uwagę na... No to tak, w jakim jestem stanie. Ale faktycznie tym cieniem mogę prostszych wrogów eliminować. Czekam tylko, ile to obrażeń zadaje. No i oczywiście, żeby nie było podczas walki z bossami definitywnie też, że się będę już wykorzystywał cienistego dasza, to takie coś może być niezłą pomocą. Okej, okay, i nauczka na przyszłość, nie daszuj w ściany. I klikaj dasza szybciej niż w ostatnim momencie. No! Co jest? Klikam idealnie wtedy, to nie. Klikam trochę wcześniej, to w kolce, zresztą. Ja po prostu jestem lama, która nie umie wyczucia, więc tak. W ogóle zobaczmy w ogóle, jak to zadziała na to coś, co tu mamy. A, dwa jeszcze musiałem dobić mieczem. Miecza normalnie mamy trzy ataki. A tutaj też. No, wygląda na to, że... Co najmniej trzy i... Nie, ta bestia jest ciężka do pokonania. No, znowu dało się trafić, nie. Jestem głupi. Widzimy się za chwilę, tym razem już pominę po prostu tą potworność, nie będę się tym przejmował. Dobra. Jestem już po tym wszystkim, przy okazji odkryłem skrót. Na mapie bezpośrednio nie ma, ale pewnie już go znałem wcześniej czy coś. Więc tak. Pominąłem istotę i przy okazji ten dash też w trzech daszach ubił. O, tamtego cienia, czy co to tam jest. To coś wiecie, co ze mnie zostaje, tak najłatwiej to określić. Więc... Obrażenie zadaje podobne do naszego mieczyka, czy ogólnie naszej broni. A teraz jesteśmy w jakimś nowym, niebezpiecznym miejscu, gdzie jest pełno pająkowych wrogów. Których można pokonywać dwoma daszami, więc nie jest aż tak źle. No i takich mniejszych pajączków, których można pojedynczym daszem pokonywać. Tak, do maski jeszcze daleka droga, więc no. Ale ja nie będę tutaj aż tak teraz zwiedzał, nie tylko nieco coś. Jak się wycofuję, to wtedy jest niebezpiecznie. Całe szczęście, jeśli wpadnę w nie. Nie wiecie, w tą istotę, wiecie o co chodzi. To zabiera tylko jedno życie, a nie aż dwa! Okej, to było chamskie. Bardzo chamskie. Drzewko. Oczywiście. Nieprawda jest taka, że no nie odmówię drzewku. Więc plan był na maskę. Skończyć pewnie na tym ponownie, żeby to drzewko zbierał i nawet maski nie zobaczymy. Nad tym czymś, naprawdę? Bro, musisz mi tak karać? Nie, co ja żebym zrobił? Teraz będę się od początku aktywować drzewo. Chociaż tak pewnie zaraz padnę. Tak na śmierć, więc... Nie wiem, czym się przejmuję. Ja drzewo było tutaj, czy było tam? Nie, drzewo było niżej. Dobra. Warto zapamiętać, drzewo było niżej. Okej, więc tak.
podleczymy się ile tam wlezie i ponownie drzewo, dziab i zbieramy. Hura. I powiem szczerze, te drzewa fajne niby to jest takie, że daje dodatkowy cel, jakieś takie, czasami to są delikatne wyzwania nawet, wiecie, poruszaniu się na zasadzie. Jak tutaj to podejść, żeby jednocześnie zebrać i nie spaść czy coś. Ale zazwyczaj to jest takie tylko problematyczne. No, dziękuję po prostu. Dziękuję po prostu za zamknięcie mnie w miejscu, z którego wyjścia nie miałem. Ale dobra. Okej. Nie było tak źle. Przynajmniej kolegę za to dostałem. O, dobrze, dobrze, tak, tego mi właśnie trzeba. Tego mi trzeba, takich wrogów, więcej, więcej. Jest to miejsce, w którym byłem przed chwilą chyba, czy nie, bo powiem szczerze już... Nie, to jest jakieś inne miejsce. Tam to byłem znacznie wyżej, więc... Zresztą mniejsza z tym. I tak muszę te miejsca pozwiedzać, żeby dostać całą esencję, więc tak, nie będziemy może tutaj płakać, marudzić, narzekać. Tylko zobaczymy, co drzewko ma do zaoferowania nam. I oczywiście. Przy okazji otrzymajmy trochę obrażeń, bez tego to byłoby nudno. Dobra. Tutaj tak się nieźle udało. Dobra, czyli jak to się zmusza już do atakowania, to wtedy dopiero wykorzystać tego dasha i będzie dobrze w ten sposób, bo no, nie dosyć, że ominiemy jego atak, to jeszcze nie dostaniemy obrażeń za dotknięcie jego zada, odwłoka, nie wiem jak to nazwać. Okej, stąd chyba przeleźliśmy, więc teraz tutaj trochę wyżej trzeba. Zresztą nawet nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Kolejna esencja. Coraz mniej brakuje do 900. A jeśli się nie mylę, to właśnie tyle teraz mieliśmy uzbierać na prośbę naszej znajomej ćmy. I dobrze, jeszcze trochę. Mhm, super. No, bez przesady z tym ilością zapadających się podłóg. Ja rozumiem, że gra ma być wymagająca, no ale to jest po prostu hamowa. Okej, zanim jednak pójdziemy tam, to tutaj muszę sprawdzić, co się kryje. Jak widać, tak, też to była esencja. I zdecydowanie ten odcinek będzie zdecydowanie dłuższy. Wiem, że takie masło myślane wyszło z tej mojej wypowiedzi, ale no, standard. Po prostu... Tak, po prostu tak, nie wiem, nie dodać nic ująć. I drzewo już jest zaliczone. Więc... Gniazdo żywe. Śpiąca królowa. Bestia. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Możemy pójść do góry albo tutaj. Ja idę tutaj. Jak mówiłem, mój cel dzisiejszy jest bardzo prosty. Chcę zobaczyć, co kryją te maski. Już po tym, jak wszystkie pozostałe rzeczy zrobiłem, więc... No. Możecie po prostu się wkurzać, że to robię. Możecie twierdzić, że to jest bez sensu, czy powinienem kończyć odcinka, ale przykro mi, ostatni był bardzo krótki przez moje... Można tak to nazwać załamanie nerwowe. Że bardziej to przez to, że po prostu miałem dosyć. Potem jak przegrywałem non-stop w starciu z tą pszczółką. Tak teraz właśnie... Mam chęć na coś więcej, więc tak... Prawie ta moja chęć mnie zabiła. Całe szczęście jednak do tego nie doszło. Okej, niebezpiecznie tutaj. Ale i tak zwiedzę wszystko. Muszę pozwiedzać. Bo exploration jest piękne. Najczęściej daje różne skarby. Albo raz i tagi, które teraz się okazuje też są bardzo przydatne, więc... Ta. Nie będę narzekał i tak. I jesteśmy przy początku trasy. Ciekawe. Fajne skróty. Fajne. A, ale teraz nie przejmujmy się
Serio? Nawet tutaj? To już jest wredne. Czysto wredne, nawet nie mówię o niczym więcej. Decent Village. Okej. Okej. Decent Village. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy raczej bardziej mi to niepokoi. Tutaj tyle pajęczyn i w ogóle. Ale póki co staram się tym nie przejmować, bo zobaczyłem znak, który jest najprzyjemniejszym znakiem wszechświata. Stag. Tak? Prawda, ławeczka jest zniszczona. Więc zróbmy tak, ja pójdę teraz. Pojadę w losowe miejsce. Stagu wiem, że trochę to zajmie, ale chcę mieć po prostu save'a przy stagu, a tutaj nie ma. A boję się trochę zaglądać gdziekolwiek indziej, nawet jeśli tam w pobliżu była ławeczka. Więc tak, się dam tutaj, glimpa po pierwszym lepszym, co wymyśliłem. I dobra, teraz jedziemy do Decent Village z powrotem. No i zobaczymy. Zobaczymy po prostu, co to kryje. I zgodnie z tym, to wydaje się, że już jesteśmy przy tej całej masce. Więc może nawet dzisiaj to zobaczymy w tym odcinku. No mniej więcej tutaj. Może gdzie indziej trochę to byłoby wyjść, ale mniej więcej tutaj, więc idziemy. Posłuchaj. Witaj. Jesteś bardzo zmęczony. Usiądź i się zrelaksuj. Nie. Proszę. Usiądź i odpocznij. Jest ciepło i bezpiecznie. Usiądź i się i odpocznij. Nie można czytać ich myśli. Prawda, twórcy tego nie przewidzieli? Nie, ja tu nie siadam, nie. To jest zbyt podejrzane, żebym ja tu miał usiąść. No. Gra najwidoczniej chce, żebym usiadł. Ale nie, ja tego nie zrobię. Nie. Przecież to dużo tam ludzi, żeby to było sensowne. To definitywnie była pułapka jakaś. A to jest jakieś pomieszczenie znowu, w którym też nic nie mogę zrobić, więc super po prostu. No i no cóż. Tylko maska jest mniej więcej gdzieś tutaj, więc niestety wygląda na to, że muszę się dać złapać tą oczywistą pułapkę. Trudno. Nie chciałem tego, ale najwidoczniej gra wymusza na mnie zrobienie z siebie głupca. Tak jak myślałem. To jest pułapka. Oczywiście. Jakieś okropne krzyki. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co one oznaczają. Ciemny ekran. I no teraz nie byłem w stanie się uwolnić, a wcześniej nie? Leży bestii. Okej. Nie podoba mi się to. I tak, ale okej. Najwidoczniej dostaliśmy dostęp do jakiegoś fajnego miejsca. Nie była taka 100% pułapka, tylko 99%. Bo jak widać, tak, niby pułapka, jednak coś nam odblokowało, więc no, może było warto jednak. No, oczywiste. Nawet nie ma co udawać, że to nie było oczywiste, że tutaj nagle nie ożyją. Muszą przecież pułapki, niespodzianki, wrogowie. Nawet jeśli te pułapki, niespodzianki są oczywiste. Ale też to mogę być ja, wyczulony na każdy po prostu ruch ze strony takich dziwnych miejsc czy coś. Często mogę się mylić, oczywiście. Nie jestem nieomylny i nawet osobiście uważam, że łatwo mnie oszukać, ale znowu to błaga mnie. Dobra, udało
udało się uniknąć. Udało się uniknąć. Super. Udało się tamtego uniknąć. Dobrze. Można iść przed siebie. Nie, nie, nie. A, byłem tutaj, czy nie? A, byłem. Ale okej, dostałem teraz skróta w sobie, więc nie jest aż tak źle. I... jakaś sala. Większa. Z kolejnym takim wrogiem. To oczywiście w moim wykonaniu oznacza tylko tyle, że ja się tym nie przejmuję. Bądź sobie tam. Może kiedyś będę z nimi walczył, ale póki co nie. Za dużo stresu i problemu. Jak na takiego kogoś jak ja. I dobra. Trzeba iść w takim razie przed siebie. Coraz dalej szukając odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Nawet nie wiem, jakie to pytania tak mi się powiedziały nagle. I nie wiem w ogóle, czemu pytania, ale tak. Po prostu, czy dobra, jest jedno pytanie. O co chodzi z tymi maskami? Bo to akurat mogę szczerze przyznać, jest pytanie takie, przynajmniej dla mnie, które jest bardzo ważne i na które chciałbym znać odpowiedź czym prędzej. Więc tak, jej, może znajdę odpowiedź. Albo spotkam kolejnego bossa, który spowoduje, że będę miał dosyć po prostu gry. Gdzieś tu jest uwięziony kumpel. Słychać to. Delikatnie, ale słychać. Okej, gdzieś blisko. Bo nie do jakiegoś tam... wiecie, dystansu. Zaczynam reagować. Okej, tutaj był. Więc jej. Nawet nie był ukryty. W sumie kumpel, to są graby, ale były na nie kumple, nawet tak nie wiem dlaczego. I nie, tu jest on. To na pewno tam zajrzymy, ale najpierw chcę zobaczyć, co jest w takim wypadku na tej trasie, bo... mniej stresu będzie po prostu na trasie, na której... A. No nie będę musiał się przejmować niczym, że tak to nazwę. Niech na takim gicie znowu jest on, więc trzeba idealnie wytimingować dasha. I się nie udało. Tym razem, niestety. Tutaj do góry, a tam u dołu można też zejść. Jest tutaj coś takiego szczególnego? No widzę, że jest geo, więc wiecie, no dla mnie to jest zawsze dobre. Ale czy jest coś takiego naprawdę? Nie wiem, czy powinienem schodzić w dół, czy nie. Więc... dobra, powiedzmy, że póki co idę. Okej. Okej. Nie podoba mi się to. Ale mam łoweczkę jednak. I gdzie my jesteśmy? Z powrotem. Co ciekawe. Nie wiem, jak oni mnie zaciągnęli tak wysoko, jak to nie ma żadnych przejść, ale okej. Ale okej. Cię nie będę tutaj teraz narzekał. Przynajmniej nie jestem jakoś na drugim końcu świata. Dobra, atakuj, atakuj, gościu. Dzięki. Nie wiem, co to. Ale tak, coś znalazłem. Więc super, jej. Cokolwiek to jest. Po cokolwiek to jest. A póki coś się nie przejmujmy, bo tak, no. I lecimy tym razem ku górze znowu. Skoro na dole niczego nie było. Też chwilę tutaj byłem, czy nie? Bo ja już się trochę gubię, gdzie byłem ostatecznie, gdzie nie. No cóż, taki urok. A dobra, nie, tutaj byłem. Czyli się zawróciłem. Czyli faktycznie miałem iść tam wyżej. Chyba. No ale tak, szczerze mówiąc, tak się gubię głównie. Przez nadmiar tych dużych wrogów, gdybym ich ubijał, to może nie byłoby aż tak źle i... jesteśmy w jakimś miejscu, w którym nie możemy nic zrobić, bo chroni... bo to coś tutaj jest chronione jakąś barierą. Ale widać takie jakby symbole, które są związane z tym Dimdalem, więc może będzie. Więc tak, leży tutaj jakaś śpiąca figura i teraz czym postać i zobaczmy. Tak, tym czymś możemy się przebić i... cokolwiek tutaj będzie.
Poznamy teraz prawdę na temat tych... Jak to się nazywa? Masek. A. A Bound to było chyba związana dla gatunku. Dla dzieci. Uczciwa umowa zrobiona, czy tam wymiana. Nie wiem, coś jakiegoś takiego. Daj wszystko. Oddaj wszystko. Dla niej. Dla niej. A nic więcej nie mówi. Co teraz? Obawiam się, że będę musiał wywołać jakiegoś boss fighta wielkiego. Uderzając to coś. Nic więcej nie mogę zrobić. I... Aha! Czyli... Nawet nie walczy. I co teraz? Natrzymaj B, żeby się skupić? Co? Że co? Okej... Chyba... Nie ogarniam, ale... Okej, ojej. Nie podoba mi się to, mówiąc szczerze. Ale dobra, już. Rozwiązaliśmy jakąś tajemnicę związaną z tymi maskami. I ona tu jest. Więc pokonałeś bestię. I zmierzasz ku twojemu przeznaczeniu. Cel przeznaczenia. Aha. Okej. Okay. Nie do końca rozumiem, o co tu jej chodziło, więc wiem tylko, że nie mogła po prostu tak bezczynnie stać. Co? Okej. Okay. Coś takiego było, że na zasadzie mogę być trochę zdystansowana, ale nie jestem kompletnie zimna. Czemu oschła? Bardziej zimna. Nie wybraliśmy naszych matek lub warunków, w których zostaliśmy zrodzeni. Mimo wszystkich tych chorób tego świata jestem wdzięczny za życie, które mi dała. Dobra, coś takiego było. Jest to dosyć spory dług. Tylko pozwalając jej odejść. I biorąc ciężar przyszłości w jej siodle, nie wiem, co jest chyba w jej, na jej miejscu, mogę odpłacić za to. O, nie rozumiem, co chodzi do końca. Ale okej. Okay. Odejdź. Czemu zostaw mi teraz, duchu? Pozwól mi na moment spokoju, zanim ta komnata nocna na zawsze stanie się kaplicą. Wiecie co? No, nie do końca rozumiem to wszystko, ale... Wydaje mi się... Jeśli dobrze zrozumiałem, to jest chyba jej... To była chyba jej matka. Ojej. No, dobra, wiecie co? Na tym w takim razie się zakończymy, chociaż jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym sprawdzić. Matko, wybacz moją nieaktywność, ale inna ścieżka może jest możliwa. Tak, to była jej matka. Wow. Dobra, no w takim wypadku już naprawdę na tym kończymy, więc dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia już za 2 dni, więc trzymajcie się i hej, hej.